Cześć, witam serdecznie w dzisiejszym filmie. Witam wszystkie nowe osoby na moim kanale. Ja mam na imię Ania i jestem profesjonalną makijażystką. W dzisiejszym filmie poruszymy sobie taki trochę temat tabu, bo temat kresek na opadniętej powiece. Prosiliście mnie o taki film, chcieliście wiedzieć, jak ja wykonuję kreski u siebie, bo moje powieki niestety opadają, co zresztą będziecie widzieli w dalszej części filmu, bo w tym momencie wydaje mi się, że nie jest to aż tak mocno widoczne. Mimo, że mam narysowaną kreskę, a podejrzewam, że 90% moich koleżanek po fachu będzie odradzało swoim klientkom kreski na opadniętej powiece. Prawdopodobnie, jeśli byłybyście moimi klientkami, też bym wam to odradzała. Natomiast wiem, że jest to do zrobienia, da się to zrobić oczywiście nie na każdej powiece. Natomiast jeśli wasza powieka nie opada aż tak mocno, no to jest to po prostu do ogarnięcia i jesteście w stanie sobie tą kreskę wykonać. Może nie jest to do końca zgodne ze sztuką makijażu, natomiast według mnie wygląda ok i powiedzmy sobie jest do przyjęcia. Ja przynajmniej dobrze się czuję w takim makijażu, a pamiętajcie, że to wy macie czuć się dobrze w swoim makijażu, malujecie się dla siebie, a nie dla kogoś. Także jeśli jesteście ciekawi, jak wykonuję swoje kreski, no to zapraszam was serdecznie do oglądania. Okej, zacznijmy sobie od tego, co to w ogóle jest opadająca powieka, bo patrząc po moich klientkach wiem, że nie wszyscy znają do końca to pojęcie i wiedzą, co ono oznacza. I słuchajcie, to jest ten tutaj nadmiar skóry. Jak widzicie, na tym oku moja powieka opada o wiele bardziej niż na tym, dlatego też będę wam pokazywała tą kreskę na tym oku, żebyście mieli wyobrażenie, jak to może wyglądać. Jak widzicie, moja powieka opada głównie na środku, powieka może opadać również w zewnętrznym kąciku. Wtedy raczej wyciągnięta kreska i w ogóle jakakolwiek kreska jest totalnie niewskazana, także nie polecam, będzie to zawsze wyglądało źle. Jeśli natomiast wasza powieka, tak jak moja, nie opada aż tak mocno, możecie próbować i kombinować. Podstawą do naszej kreski musi być dobrze przygotowana powieka, dlatego że podczas kiedy mrugamy, wiecie, w ciągu dnia, ta powieka nam będzie delikatnie tutaj na środku wchodziła na tą kreskę, w związku z czym, jeśli będziemy mieli tłustą powiekę, ta kreska będzie się łatwiej odbijała. Dlatego też podstawą jest porządna baza pod cienie i należy ją też bardzo dobrze przypudrować albo zagruntować po prostu cieniem do powiek. U mnie najlepiej sprawdza się baza Smashbox 24 godziny. Wygląda ona w ten sposób. Ta baza bez promocji kosztuje chyba 107 zł, natomiast tutaj mamy 12 ml, opakowanie jest naprawdę duże, także to jest nie do zużycia, jeśli używacie tylko na sobie. I biorę odrobinę na paluszek. Najpierw przecieram sobie powiekę. I nakładam troszkę tej bazy. Dobra, ja teraz będę używała paletki Eveline Chocolate. Najpierw tym jasnym, bananowym cieniem przypudruję sobie obszar pod łukiem brwiowym. I następnie na całą powiekę nałożę cień o nazwie Mousse. Nakładam go za pomocą dużego, płaskiego pędzla. Jeśli chodzi o cieniowanie, nie będzie tutaj nic skomplikowanego, dlatego że to nie jest temat filmu. I wyjeżdżam dość wysoko, żeby trochę przykryć tym kolorem ten mój wałeczek. Jeśli macie opadającą powiekę, to jest klucz, żeby pracować trochę wyżej, nie tylko na obszarze ruchomej powieki. Dlatego, że jeśli będziecie pracować tylko na obszarze ruchomej powieki, po prostu to oko będzie jeszcze cięższe i jeszcze bardziej będzie wam opadało. I teraz wzięłam puchaty pędzelek, rozetrę sobie delikatnie granice. I wyciągam tutaj lekko w bok, żeby ładnie mi się to z moją kreską wpasowało. I ten kolor mus nie jest jakiś taki nachalny, także bardzo fajnie wygląda, lekko przyciemnia powiekę i tak nam ją definiuje. Okej, i przechodzimy do naszej kreski. Ja wezmę sobie tutaj cień z tej palety o nazwie Churros.
i będę nim zaznaczała najpierw naszą kreskę, żeby też Wam lepiej to wszystko wytłumaczyć. Dobra, wzięłam sobie też skośny pędzelek, nakładam cień. I tak, ja zaczynam zawsze od ogonka, wichajstra, jak zwał, tak zwał. I zaznaczam go na otwartym oku. Zależy mi na tym, żeby dolna granica mojej kreski była prosta i w żadnym miejscu nie przecięta przez załamanie skóry. Ok, także patrzę na wprost i pod kątem 45 stopni zaznaczam sobie. I wygląda to w ten sposób. Pewnie z większości tutoriali znacie zasadę, że kreska ma być przedłużeniem dolnej linii wodnej. No w naszym wypadku, jeśli macie opadającą powiekę, to się absolutnie nie sprawdzi, bo ten ogonek będzie wtedy bardzo mocno poszarpany. I tak nasz ogonek nigdy nie będzie prosty, równy jak żyleta, tylko będzie musiał mieć taki delikatny schodek, żeby nie obciążyło nam się jeszcze bardziej to oko. Dokładam mojego cienia i będę zaznaczała teraz górną granicę mojego ogonka. Także również patrzę na wprost. Zaczynam trochę niżej niż kończy się moja linia. I łączę z okiem. Raczej z nasadą rzęs. I na prosto wygląda to bardzo w porządku. Natomiast jak zegniemy oko, wyprostujemy, to zobaczcie, ile tutaj nam się będzie chowało pod właśnie naszą opadniętą powieką. Mamy zaznaczone, teraz możemy przejść do eyelinera. Ja Wam polecam ten sposób, jeśli zaczynacie właśnie, żeby zaznaczyć sobie najpierw cieniem, bo cień jest łatwiej usunąć i poprawić niż eyeliner. I ja będę używała eyelinera Eveline. Trzymam go w ten sposób, czyli będę rysowała do wewnątrz oka. I troszkę niżej zaczynam rysowanie. Od razu wyciągam sobie, jak daleko chcę, żeby moja kreska szła. A ja lubię duże, ozdobne kreski, także poszłam dość daleko, pod kątem 45 stopni, żeby to oko wyciągnęło się właśnie w bardziej kocie. I teraz łączę sobie. Powiem Wam, to nie takie łatwe, bo mam dość daleko lusterko. Także sorki, jeśli będą jakieś tutaj niedociągnięcia. I teraz wypełniam sobie na otwartym oku. Ok. I wygląda to w ten sposób. Teraz połączę sobie moją linię tutaj w dół, żeby wypełnić to, czego i tak nie widać. I nasz ogonek na otwartym oku wygląda w ten sposób. Teraz będę rysowała sobie cieniusieńką kreskę wzdłuż całej nasady rzęs. Staram się to zrobić w ten sposób jak przy klasycznej kresce, żeby ona była ciut szersza w zewnętrznej części oka, czyli tutaj, gdzie łączy się z moim ogonkiem. Wygląda to tak. Teraz patrzę, jak wygląda na otwartym oku i widzę, że tutaj muszę sobie ciut jeszcze domalować, żeby mi ten kącik nie opadał. I mamy taki schodek. Natomiast jak nasze oko jest luźno, wygląda to normalnie. No i wiadomo, nie chodzimy w ten sposób, tylko raczej normalnie się patrzymy. Ok, jeszcze wytłumaczę, dlaczego nie łączę tego miejsca z tym. Słuchajcie, jeśli połączyłabym to miejsce z tym, oko totalnie by mi opadło i zrobiłoby się jeszcze bardziej ciężkie niż jest naturalnie. Jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, no to możecie sobie spróbować. Natomiast moim zdaniem o wiele lepiej wygląda ta kreska w tym stanie, jak jest teraz.
Jeszcze wyciągniemy sobie wewnętrzny kącik. Robię to w ten sposób, że na otwartym oku wkładam liner w środek i lekko przesuwam do wewnątrz. I teraz połączę sobie to z moją kreską. Żeby nasza kreska wyglądała jeszcze lepiej, pomaluję górną linię wodną i ja będę używała czarnej kredki marki Constance Carol. Teraz podkręcę sobie rzęsy zalotką. Moja zalotka pochodzi z AliExpress, pewnie Was to nie dziwi. I teraz będę tuszować standardowo tusz Size Up z Sephory. Bardzo lubię ten tusz, on daje bardzo mocny efekt na rzęsach. Tylko z wytuszowanymi rzęsami wygląda to w ten sposób. Jak dla mnie nie ma szału, dlatego jeśli maluję już sobie kreskę, obowiązkowo przyklejam sobie sztuczne rzęsy. Nie muszą one być ogromne, natomiast bardzo ważne, żeby były wyciągnięte i najdłuższe na środku powieki, dlatego że wtedy ukryją nam nasz wałeczek. Także ja teraz przykleję sobie sztuczne rzęsy. Rzęsy jakieś totalnie no-name'owe z AliExpress, natomiast klej Ardell Lash Grip, mój absolutnie ulubiony w kolorze czarnym. Dobra, słuchajcie, przykleję i zaraz do Was wracam. I w całości wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, ze sztucznymi rzęsami ta nasza opadnięta powieka jest już całkowicie ukryta, a dzięki kresce oko jest ładnie wyciągnięte właśnie w kocie. Zresztą, słuchajcie, już taki makijaż widzieliście na niejednym moim filmie, bo jest to zdecydowanie mój ulubiony typ makijażu, mimo że kreska do opadającej powieki jest absolutnie niewskazana. I to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny i pomocny. Jeśli próbowaliście już mojego sposobu, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam wyszło i czy pasuje Wam kreska. No bo niestety trzeba ją dopasować do naszej powieki. Wiadomo, że każda powieka jest inna, każda powieka opada inaczej. No moje akurat opadają niesymetrycznie, także też staram się te kreski malować na otwartych oczach, żeby mniej więcej wyrównać tą asymetrię. Ja ze swojej strony zachęcam Was serdecznie do eksperymentowania z makijażem, bo to, że ktoś mówi, że tak musi być albo inaczej, to niekoniecznie znaczy, że tak musi być. Dziedzina makijażu jest na tyle szeroka, że każdy znajdzie w niej miejsce dla siebie. I pamiętajcie też, żeby robić sobie taki makijaż, w którym Wy czujecie się dobrze, no bo makijaż jest dla Was i po to, żeby Wam poprawić humor, żebyście poczuły się lepiej. Jeśli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I mam nadzieję, że zobaczymy się kolejnym razem. Do zobaczenia, cześć!